księże arcybiskupie, dzisiaj wspaniała uroczystość. Proszę powiedzieć, kardynał Stefan Wyszyński, co to był za człowiek? Znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja go rozpoznaję, czy odkrywam w tej chwili po 30 latach bez mała od jego śmierci, na nowo, z jego pism, z jego zapisków więziennych. To są te, które prowadził przez całe swoje życie wieczorami, czyli zawsze coś. A także z jego wkazem, z jego wystąpień, które są zapisane, a równocześnie od ludzi, którzy go znają i spotykali. Bo ja sam, kiedy on umierał, miałem 6 lat na państwie, byłem w Krakowie, byłem w Warszawie. To była taka znajomość na odległość. Telewizja ówczesna, komunistyczna, za wiele nie pokazywała z wiadomych powodów, ale myśmy go podglądali tak parę razy w roku na jakichś dużych ogólnopolskich uroczystościach. Więc to był człowiek w swoim takim codziennym życiu niezwykle serdeczny, ciepło, bliski. Natomiast rzeczywiście nosił w sobie, co powiedziałem, taki majestat wyglądu nawet, majestat sposobu bycia. Myślę, że na tamte czasy to był właśnie tak potrzebny, który pozornie sprawiał pewien dystans. Myślę, że komuniści się go po prostu zwyczajnie bali. Wiedzieli, że każde jego słowo w Częstochowie, czy na Stałce Krakowie, czy w Gnieźnie, które dotrze do ludzi, a właśnie w roku milenijnym, 1966, kiedy objechał na te uroczystości wszystkie 26 ówczesnych diecezji, czyli mogło go słuchać prawdopodobnie, nie chcę przesadzać, ale duży procent Polaków na żywo. Ich tak cenzura nic nie mogła zrobić, dlatego komuniści uważali to za bardzo niebezpieczne, ponieważ on był głosem narodu. Naród był z tym uciemiężony, nie miał dostępu ani do wolnych mediów, ani nie miał dostępu do wolnego parlamentu. Wybory były zawsze sztuczne, bo wystawiali te kandydatów, które chcieli. Wybierali zawsze 99%. On im tę pracę taką, która zmierzała do tego, żeby naród zniewolić, czuł. Czuł przez to, że sam mówił, biskupów do tego nawoływał, żeby mówili prawdę i zastępowali jak trzeba, właśnie byli głosem narodu, ale także księży, kapłani, wszyscy zaczęli. To był wielki człowiek, wielki ponad 1000-lecia, to ta nazwa się nie wzięła znikąd, też musiał to w pierwszym roku. I doczekał się w swoim współpracowniku najbliższym, którym był Wojtyła przez 15, prawie 20 lat jako biskup krakowski. Więc w tym doczekał się papieża Polaka. Panem było spotkać się z nim na Rastowiborze, z tym zresztą wybierał jako kardynał na konklawę. No i potem przez 3 lata jeszcze współpracowali w tym ważnym, choć trudnym i niebezpiecznym czasie. Chyba dość była wielka, ale obaj widzieli zagrożenia, że komunizm nie popuści. Nie popuści tego Moskwa zwłaszcza, żeby w Polsce stał się wyjątkiem w całym roku komunistycznym. Dlatego prymas nie nożył stanu wojennego, choć widział jego zwiastun w 1981 roku na poziomie lutego, marca, kwietnia, maja. Natomiast tym, który potem nas ratował z Rzymu, pan Ciesza podnosił na ducha, potem przyjechał na pielgrzym w stanie wojennym, był właśnie papieżem Pawła II, jakby polski uczeń Pawła Wyszyńskiego, choć obaj byli wielcy, obaj byli inni, obaj byli potrzebni. Proszę powiedzieć, czy w dzisiejszym świecie, tym zmediatyzowanym, tym takim globalnym, tym szybkim świecie trendu tego technologicznego, młodzież i dla młodzieży dobrym takim wzorem do naśladowania jest właśnie... Ja myślę, że na zasadzie takiego swoistego kontrapunktu nie tylko jest dobrym, ale jest koniecznym. Dlatego, że jeżeli my się nie potrafimy zatrzymać na pewnych wartościach, na pewnych słowach, stwierdzeniach, a będziemy tylko lecieć za tym, co niesie internet, co niesie telewizja, to po prostu wychowa się społeczeństwo bezrefleksyjne, bez pewnego dystansu. Proszę zwrócić uwagę chociażby tylko na te kilkanaście czy dziesięć napisów, które zostały krótkich sentencji Wyszyńskiego, no, jak one łagodzą, że tak powiem, ten pośpiech współczesny. Jeżeli ta młodzież w tej szkole, która sobie wybrała takiego patrona na lekcjach wychowawczych, na historii, na religii, więcej niż w innych szkołach mówi i uczy się o Wyszyńskim, to jest warto. Jak ksiądz biskup spędzi dzisiejszą sobotę, do tej soboty? Zamierzam wyjechać szybko na Śnieżnicę, jeżeli nie będzie padać, a potem się wybieram do Krakowa, do Rosyjskiego Miejsca Urzędowego i to będzie proces Wyszyńskiego. Dziękuję serdecznie. Jeszcze jest dużo proszę.